usług, podatek VAT również jest kosztem kwalifikowalnym, oczywiście z warunkami, o których będziemy mówili później. No i to, o czym pani dyrektor wspomniała, czyli podmioty, które są uprawnione, czyli mamy związki międzygminne, oczywiście gminy i spółki z jednymi udziałami JST. Przepraszam, czy mogę zapytać o ten limit 5 milionów złotych? Tak. Czy on odrębnie dotyczy spółek i odrębnie czy... Mówimy o beneficjencie, tak? Czyli jeżeli z danego obszaru będziemy mieli beneficjenta w postaci spółki i beneficjenta w postaci gminy, no to mamy przypisany limit w okresie realizacji programu do jednego podmiotu. Tak? Ale trzeba mieć na uwadze, no, że jeżeli wnioskodawcą jest gmina, w trakcie realizacji operacji dojdzie do zmiany podmiotu wnioskującego, to zwalnia nam się limit na gminę, ale mamy limit dla spółki już określony w wysokości tych środków przyznanych wcześniej. Tak? Ale umowa użyczenia nie jest chyba przeniesieniem.